Witam wszystkich. Przyjechałem znowu nad Małą Rzeczkę, Podlaską Małą Rzeczkę, ale w zupełnie inne miejsce. Pierwszy raz w życiu tu jestem. Wczoraj popatrzyłem sobie mapę i tak zobaczyłem tutaj kilka zakrętów. Więc na pewno troszeczkę będzie głębiej. Uciąg też jest taki minimalny. Bardzo ładna okolica. Patrzcie. Mała rzeczka na Podlasiu. Tak jak mówiłem, pierwszy raz w życiu. Jestem tutaj, może się uda złowić jakiegoś okonka. Popatrzę tutaj, jak wygląda dno, jaka głębokość. Jak będą jakieś równe blaty, to może przyjadę tutaj ze spławikiem na płotkę. Dojazd w miarę dobry. Tak jak widać, od samochodu niedaleko. Ponton łatwo było zrzucić. No i teraz tylko czekać na jakieś pierwsze rybki. Dobra. Dzisiaj znowu, jak ostatnio, mała, około 5 cm tanta. Czarna tym razem. Główka wolframowa 3 gramy. No co, zaczynamy zabawę. Może mi się poszczęści w nowym miejscu. Nowe miejsce, nowa przygoda. Zobaczymy, jak to będzie. Mam pierwszego okonka. Nieduży. Coś mam, okonek, ten już fajniejszy, czyli w nowym miejscu też są. Jestem w bardzo ładnym miejscu, mała rzeczka. Urokliwa. I są okonki. Coś mam. Coś większego. Oj. Myślałem, że to okoń fajny. Zielony. No, jak na tą rzeczkę, to kawał ryby, ale się zaplątał. Dobra, czegoś teraz trzeba go uwolnić. Chodź tu, zielony. Żeś przyładował. O.
taki chudzielec. Jest fajniejszy. Ale ten to bardzo delikatnie puknął. Ładne kolory. Jest następny. Tego tu już poczułem. W tym samym miejscu co poprzedni. Nieduży to nieduży, ale cieszy. Zaczep. O, jak zwykle swoim ustrojstwem, które zrobiłem sam, udało się uwolnić przynętę. Tak już na pewno bym urwał. Staję pionowo nad przynętą i wybijam. Prawie zawsze udaje się uwolnić. Starczy tej zabawy na dzisiaj. Jestem już tutaj niedaleko samochodu. Co mogę powiedzieć? Rzeka wygląda fajnie. Jest trochę zakrętów. Jest trochę głęboczków. Są też i płytkie miejsca. No i parę rybek udało się złowić. Jakiegoś tam bonusika w postaci szczupaczka małego. Też udało się złowić. Ale w sumie nie po szczupaczki tutaj przyjechałem, tylko po okonki. Tam chyba 5-6, nie wiem ile udało się złowić. Nie były to jakieś wielkie okazy, ale raczej nie ma czego się spodziewać po tej rzeczce, że tu będą jakieś większe okonie. No pływam po tych rzeczkach małych, bo na duże rzeki jeszcze za wcześnie. Cały czas woda tam spada, ale jeszcze trzeba trochę poczekać. Myślę, że tak ze 2-3 tygodnie powinno już
O ile nic w pogodzie ciekawego się nie zadzieje, to powinno już być dobrze. Także kończę na dzisiaj. Jakiś krótki materiał z tego wyjdzie. No i planuję chyba tutaj przyjechać z pontonem, ale już na spławik, bo tam niżej widziałem wędkarzy. No to jakieś tam płotki mieli z brzegu. Ja tutaj spróbuję właśnie z pontonu na spławikówkę, ale zobaczymy jak to będzie, bo tam niby ma być od jutra coraz zimniej, jakieś przymrozki, pogorszenie pogody, to na razie może być słabo z tymi wyjazdami. Dobra, zapraszam do oglądania. No i standardowo, jak się komuś filmik spodoba, no to zapraszam do subskrypcji kanału. Będzie to powód, żeby nie siedzieć w domu, tylko dalej coś kombinować. Może, nie wiem, na chlebek tostowy z zakleniem, bo też mam taką fajną rzekę, gdzie wiem, gdzie są te klenie, ale niestety też jest za dużo tam wody. Czekam, aż spadnie jakieś 20-30 cm. To wtedy tam pojadę. Oczywiście kilka dni temu byłem tam na zwiadach z pontonem, tak z ciekawości zobaczyć, to o dziwo jednego miałem na haku, na chlebek tostowy, ale mi spadł. Więc ochoty nabrałem, ale no niestety tam jest po prostu jak w pralce, trzeba poczekać, aż ta woda trochę spadnie. Także 20-30 cm jak mi zleci, to na pewno zrobię filmik z wyjazdu z zakleniem na chleb tostowy. To na razie tyle. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji. Na razie. Do usłyszenia. Hej.